Kasia Burzyńska. Sereo mam. Już jestem ja, jest też Oliwia. Cześć, Oliwia. Jestem, cześć, co tam? Oliwio, masz radio, słuchaj, możesz wyłączyć się albo ściszyć? Bo słyszę je w tle. Poszę do pokoju obok, bo kumpel muszą słuchać. Dobra. Cudownie. No Oliwio, no. Sama się do tego przyznajesz, że jesteś panią do towarzystwa. Ekskluzywną? Tak, ekskluzywną, ale suką jak złoto. Jak złoto, suką. No dobrze. Oliwia, powiedz mi, jak stać się ekskluzywną prostytutką? Bo jednak jest ten podział, że są dziewczyny, które biorą za numerek 100 zł, a są takie, które biorą 40 razy więcej, czy tam 400 razy więcej. Tak. I tym się różnimy właśnie, że jedne dają za bułeczkę, a drugie dają za tężną kasę. Jedne się szanują, a drugie są szmatami. No właśnie. Czyli dawanie za większą kasę to jest szanowanie się. Tak, bo ja przynajmniej jak już kurwa jestem dziwką, to przynajmniej z klasą i do spodu. Okej. Okay. No a powiedz mi, Oliwia, jak to się stało, że od razu było tak, że dostawałaś wielkie honoraria, czy to jakoś narastało i z czasem przychodziło? Wiesz co, ja zaczęłam tańczyć w burdelu, tylko na rurkach na początku. I ostro się zarzekałam, że nigdy nie pójdę na pokoje. Mhm. Teraz jestem największą zdzirą chyba Podkarpacia. No i jak to się zmieniło? Dlaczego tak się stało? Wiesz co? Musiałam się najpierw oswoić w ogóle z tym towarzystwem chyba. Gdzieś miesiąc chyba faktycznie tylko tańczyłam. Mhm. No ale potem już się zaczęłam pierdolić, ile wlazło. Jesteś zadowolona z tego? Pewnie. Oliwia. Lubię tą pracę, kurwa mać. Jeszcze nikt nie jest zajebał na śmierć. A ile masz lat? 19. A ile? Jak długo już to robisz? O, w pół roku prawie. Z pół roku. Czyli właściwie tak można powiedzieć, że jesteś świeża w zawodzie. No, powiedzmy. No to Oliwia, w takim razie to pytanie, które nurtuje chyba największą liczbę słuchaczy i mnie samą też. Jakie są stawki? Ile bierzesz za numerek? Wiesz, taki fachurka w sensie stricte, no to jest 500 zł. Mhm. No. 500 zł. No i tak wieczorem to jednego... To masz full wypas. To już totalnie, kurczę. Jedziemy z koksem zero hamulców. Aha, 500 zł. No i tak jednej nocy ile klientów? Zawsze w gumie, zawsze w gumie. A ile najwięcej klientów? Tak, jednej nocy potrafisz przyjąć. Ile wlezie. A masz jakiś rekord swój? Nie wiem, ale tak na oko tak 20 będzie chyba. Ojej, no to całkiem nieźle naprawdę. A miesięcznie, jaki jest twój zarobek miesięczny? Wiesz co, w tym momencie jest kurde straszna kicha, nie? Ale tak na oko, na ogół... To jest tak 15-20 tysięcy spokojnie. 15-20 tysięcy. Czyli okazuje się, że zawód prostytutki jest bardzo dobrze opłacalnym zawodem. Proste. Ja to bym tego nie robiła, nie? Wiesz, Oliwia, to, że dobra imprezka to jedna, a kasa to drugie. No, zgadza się. A to się daje ci to przyjemność? To fajne jest? Proste. Czy tak? Proste. Ja nie chodzę z każdym klientem. No właśnie, ale mnie może brzydzić, wiesz? Z jakimi chodzisz, z jakimi nie chodzisz? Nie pójdę, kurwa, z klientem, który mnie brzydzi. Aha. Nie mogę, kurwa, są klienci, którzy, wiesz, kurwa, po prostu nie mogę. Może ktoś śmiedzić, ale jak ma kasę, to kasa mnie za bardzo bierze. Ale kurwa, macie jak skurwysyn jebany, kurwa, mnie brzydzi czymś, zajebiście, to nie pójdę, bo nie mogę, bo zbełtam się na gościa. Raz się zbełtałam praktycznie na gościa, także więcej nie popełnię, kurwa, tego błędu. Ojej, no to naprawdę. No. Słuchaj, no, a powiedz mi, panowie to są w jakim wieku najczęściej? Starsi jednak? Kurwa, macie od 18, nie no dobra, 17 miałam najmłodszego. Mhm. Tak, kurczę, do, słuchaj, 65, coś takiego. Mhm. Tak na oko. A słuchaj, nigdy nie ma reguły, nie że młodzi nie chodzą. Młodzi, kurwa, chodzą dopiero dupą jak króliczki. Czyli jednak to jest takie trochę wypieranie się gdzieś tam. To jest pierdolenie, oszapanie, kuźwa mać. Przynajmniej, kuźwa, wiedzą, że są pewni, że się niczym, kurwa, nie zarażą i że jak pójdą się, kurwa, pierdolić po kiblach, kuźwa mać, wiesz, w dyskotece z jakąś pierwszą lepszą zdzirą, której postawią parę dzieńków. Tutaj mają pewniaka i tu mają mózg, wiesz, tu mają mózg pod czaszką, a nie właśnie ci, kurwa, niedojebani, co myślą, że, kurwa, chujem zdobędą, kurwa, sławę w mieście, kurwa, mać. I HIFA też. A Oliwia, powiedz mi, czy są jakieś takie nietypowe żądania, albo rzeczy, o którą cię poproszono, a czego ty nie zrobiłaś? Jednak, czy wszystko robisz? Tak, nie, nigdy nie pójdę na seks bez gumy. Aha. Nigdy, ze skurwysyna pana. Za bardzo kocham życie, jestem za bardzo porąbana do tego, żeby właśnie, kurwa, pójść na seks bez gumy. Mhm. Jeszcze myślę, że nie wiem, jakby spita, kurwa, zaćpana, nie wiem, wszystko mogę być. Wszystko mogą mi sypać. Nigdy w życiu się na to nie zgodę. Musiałabym być całkiem nieprzytomna. Mhm. Tak, to
Jakie było drugie pytanie? Czy coś, co zaproponował ci klient, zupełnie ci nie pasowało i powiedziałeś, że nie? Czy czegoś odmówiłaś kiedyś facetowi? Nie, ja lubię próbować wszystkiego, tylko odmówiłam w sumie jedynie analu. Bo wiesz co, po to mam kurwa dziurę w cipie, żeby mnie ktoś kurczę rżnął w cipę, a nie kurwa w dupę. Mm-hmm. I tego kurwa po prostu nie dzierżę, po prostu tego nie dzierżę. Mm-hmm. Ale jest kurczę takie jakieś słyszenia typu kurczę sikanie na klienta, czy też w tym stylu, to już przerabiane kurczę i to sławy kurczę Polski, także wiesz. Mm-hmm. Rozumiem. Czyli bez pruderyjna jesteś bez żadnych granic. Nie będę wiesz kurwa zgrywała aniołka, bo nim nie jestem. A takich dzieci kurwa właśnie nienawidzę najbardziej. Mm. Które są aniołkami w dzień, a kurwa w nocy drą laskę, kurwa mać bez gumy, wiesz, po prostu z przyjemności. Kurwa, ja za to biorę dobrą kasę. I kurwa przynajmniej nie zgrywam aniołka. Jestem suką, to jestem kurwa pozamiatane. A sobie, a powiedz mi, czy w ogóle w waszym środowisku jest konkurencja jakaś, czy wszyscy się lubicie i nie ma żadnych problemów? Ja ci powiem tak. Ja mam akurat zajebiste koleżanki z pracy. Mhm. Ale to jest jeden taki klub tylko w Rzeszowie. Bo normalnie kurwa dupy napierdalają na siebie, potrafią sobie kurwa przyknie, tak dosłownie oczy wydrapać nawzajem. Ale to jest jeden taki klub tylko na Podkarpaciu. Rozumiem. Dobrze, Oliwia, tak. I ostatnie pytanie. Czy planujesz, jak długo planujesz to robić? Czy będzie kiedy, powiesz kiedyś stop, kiedy zdobędziesz jakąś tam kasę, czy to już jest sposób na życie twój? Wiesz co, ja jeszcze chyba jestem z tych kurczę debili, co myślą kurczę, że jednak coś osiągną, wiesz? Mhm. I chcę skończyć studia, tylko najpierw muszę na nie zarobić, wiesz? Mhm. A ja mam dużo kurczę, dużo kasy mam do wyjebania jeszcze. Rozumiem. Także najpierw muszę na to wszystko zarobić. A potem powiesz stop. Tak, potem tak, stop. Wiesz, imprezka imprezką, ale wszystko ma swoje granice. Mhm. Ja mam swój cel życiowy, który wiesz, tam sobie kiedyś wymyśliłam, kurczę, jakąś tam piękną historyjkę i mam zamiar, wiesz, po niej podążać jednak. Kurczę, a Oliwia, masz chłopaka? Masz chłopaka? No nie, no to jeszcze na mózg nie upadłam, potem już rzut na dupę. Okej. Okay. Kurwa łaził, wiesz, lamentował jakieś, nie mam czasu, zazdrosny jestem, co ty w ogóle robisz, gdzie ty chodzisz? Kurwa, masz, nie bo stary, jestem stary, taką zdzirą, żebyś kurwa masz normalnie zemdlał. Rozumiem. No dobrze, Oliwia, to ja w takim razie życzę ci spełnienia tego marzenia. Obyś skończyła studia i oby ci się wiodło. Dzięki wielkie za rozmowę. Nie dziękuj, tak, nie dziękuj. Dzięki za rozmowę. Dobra, nigdy nie dawajcie dupy za kasę laski. To się nie opyla. Nie opyla się. 15-20 tysięcy miesięcznie, nie opyla się. Bo kurczę, w życiu nie będziesz miała tak wspranego beretu, jak w zawodzie prostytutki. Tak, ale właśnie. Parę kurwa przykrych akcji. Żeby nie wiem, jak był dobry klub. Miałaś przykre sytuacje? Miałam. Uh-huh. A mówisz ale o tym? Ale ja myślałam, że to były moje ostatnie. Mm-hmm. Ale nic się nie wydarzyło, nie stało. No nie, ale wiesz, ale bo to byłam ja, jestem przecież hardcore. Ale kurczę, jakby to była każda inna dupa z naszego lokalu, to by nie skończyłoby się na tym. Mm-hmm. Tym bardziej, że dzięki mojej koleżance raz wyszłam z pokoju. Mm-hmm. Tylko i wyłącznie. Bo koleżowi odpierdoliło nagle i zaczął mną rzucać po ścianach, bo sobie ja miałam jeszcze też perukę. On w ogóle za te włosy mnie ma, za tą perułką mnie miotał, kurwa, wiesz. No to nie fajnie, to nie fajnie. Kurwa, synu wyjebany, no. No to oby takich sytuacji nie było, tego ci życzę, Oliwia, też. No, i oby były czwarte szpice w podeszwie. Dobra, czekaj, okej. Okay. To wielkie dzięki, Oliwia, trzymaj się ciepło. Dobra, pozdrawiam wszystkie, jeżeli mogę, to pozdrawiam wszystkie dziwki, które się szanują, a zwłaszcza moją ukochaną Basię, Karinę i Sylwię i cały Prince Motel Rzeszów. Pozdrowienia przekazane. Dzięki wielkie. Dzięki. Pa, pa. Trzymaj się, pozdro, pa. O, rady maskie. Dobrze, słuchajcie, teraz będzie muzyka. A ja proszę oczywiście o komentarze tej rozmowy, tej dyskusji. 622-2626 kierunkowe do Warszawy 022. Gadu, małpa, radiostacja.pl.